odcinku. Dzisiaj rozpakujemy sobie paczkę od końskiej cukierenki, ale nie taką zwykłą, bo z przepiękną, nową, walentynkową ofertą. Ja jestem mega ciekawa, co ta końska cukierenka znowu wymyśliła. Ja, jak widzicie, jestem ubrana na różowo, tak wiecie, różowy, czerwony, te klimaty walentynkowe. Lecimy, odpakowujemy, bo jutro pojedziemy sobie do stajni, w sensie, no wy już z nami nie pojedziecie, ale ja pojadę, zrobię fotki razem z Julą i będziecie mogli zobaczyć je na Instagramie, także koniecznie wbijajcie na Instagrama, a ja już nie przedłużam i otwieram tutaj paczuchę. Zobaczymy, czym tym razem nas końska cukierenka tutaj zaskoczy. Było małe cięcie, ponieważ gościa miałam, także możemy już powoli zaczynać tutaj rozpakowywać naszą paczkę. Jest pięknie tutaj wszystko zabezpieczone, żeby się nic nie stało. O matko, ja już widzę, jakie tutaj są uloce zety! O jacie, dobra, uwaga, na początek mamy takie dwa piękne ciasteczka. Właściwie to takie ponczusie. Zobaczcie, one tak wyglądają. Ja na pewno wam jeszcze zrobię tutaj przybitki jakieś, ale no są takie urocze, chyba już na tłusty czwartek przygotowane. Także zostawiam je. One na pewno też tutaj na sesję zdjęciową się przydadzą. Kolejny zestawik to jest, uwaga, taki cudowny zestawik, proszę bardzo, możecie zobaczyć, tutaj oczywiście też przebitka i jest to duże serduszko walentynkowe, fit batoniki oczywiście, piękne tutaj ponczusie i wszystko jest piękne, kolorowe i smakowite, aż ślinka cieknie. Dobrze, następnie, tutaj też mamy coś fajnego w dużym takim kartoniku. Rozpakujemy. O matko, to jest coś pięknego na walentynki. Duży chyba forcik, słuchajcie. Rozpakowujemy, rozpakowujemy. Tutaj pięknie zabezpieczone, ale jutro będzie sesja. O jacie, zobaczcie, jaki cudowny walentynkowy torcik. No uroczy. Ale jutro będziemy robić przepiękne zdjęcia. No, jest przepiękny, a bym chciała go sama teraz w tym momencie zjeść, no ale nie mogę, muszę poczekać jeszcze do jutra. Myślę, że Pokerski troszeczkę się podzieli, ale no, jest uroczy. Jutro koniecznie będzie sesja zdjęciowa, także ten film wleci pewnie 14 dokładnie na walentynki, bo tematycznie. I też zdjęcia będziecie mogli w tym dniu zobaczyć na Instagramie, także koniecznie wbijajcie, zapraszam. Następną rzeczą, o Boże, zobaczcie, to jest piękna folia serduszka. Tu jest jeszcze jakaś kokardka, przy czymś była na pewno. O, mamy kolejne serduszko, piękne, walentynkowe. Super, ale prześlicznie to wszystko wygląda. Sama bym chciała coś zjeść, ale nie mogę, nie mogę. Następnie mamy nasze ulubione paluszki. One są o smaku banana i jabłuszka, ale ja tam czuję taki banan, ja je uwielbiam, serio. Mogłabym je wyjadać dla Pokerskiego ciągle, non-stop. No ale zostawię mu coś, zostawię mu coś. Następnie mamy, o, kolejne serduszka i to jeszcze słodsze. O jacie, zobaczcie, jakie piękne. A jak pachną uroczo, o matko, bym je schrupała z wielką chęcią. No ale cóż, no ale cóż, zjadłabym. I słuchajcie, zbliżamy się do końca. Mamy tutaj jeszcze te takie, kurde, nie pamiętam w tym momencie nazwy tych obważanek, chyba obważanek to się nazywało, tak mi się wydaje. Pamiętam, no ale możliwe. I to są właśnie takie ponczusie, tylko bez lukrowej posypki. Pokerski w sumie wszystkie zjadł, także na pewno tutaj dziękujemy za dostawę, przyda się. I ostatnia rzecz to jest oczywiście ulubione Pokerskiego łakocie na co dzień, czyli zwykłe smaczki, takie codzienne. O, bananowe! I to w ogóle zobaczcie, z nową etykietą. Ale nie dam rady, nie powstrzymam się, muszę otworzyć i zjeść, bo bananowe, bananowe to jest życie, słuchajcie. Bananowe to jest po prostu...
Jezu, idealnie wypieczone. No. Perfekcyjne. Ja nic nie mam więcej do dodania. Jakie pyszne. Wanilinowy. To jest koks, to jest złoto. I malina. Malina też jest super, ale... No banan jest taki dobry. Koleżka cukierenka wie, jak nas rozpieszczać. Także... No... Ja bardzo naprawdę dziękuję za te wszystkie tutaj smakowitości. Tak jak mówię, zdjęcia zobaczycie na pewno na Instagramie. To pewnie wstawię ze 3, jak będą jakieś fajne, super wyjdą. Także cóż, ja was mogę tylko zaprosić do zakupów w końskiej cukierence. Oczywiście do tych naturalnych smakołyków, bo żaden koń im się nie oprze. Serio, żaden. Dodatkowo macie przepiękne ciasteczka tutaj lukrowane. Naprawdę zrobione ze starannością, dbałością. Sztos. Oczywiście te duże torciki znane wszystkim. Możecie również zamawiać takie torciki na przykład na urodziny swojego konia albo na jakąś rocznicę. Także ja na pewno też poproszę końską cukierenkę, by wykonała mi taki torcik na urodziny Pokerskiego, bo już niebawem kończy 6 lat. Czemu pokazuję 3? 6, 6 lat. 3 i 3. Także na pewno poproszę. Pamiętajcie, że te wszystkie ciasteczka możecie oczywiście zamawiać z moim kodem rabatowym Mizerka, który wam daje całkiem fajną zniżkę, także zapraszam, wbijajcie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję, końska cukierenka, jesteście jak zawsze niesamowici, robicie niesamowite produkty, bardzo serdecznie pozdrawiam Asię i cały oczywiście zespół. I was, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że walentynki upływają wam całkiem nieźle i nie siedzicie w ten dzień sami. Jeśli nie macie swoich drugich połówek, to pamiętajcie, zawsze możecie spędzić je z najbliższymi, z przyjaciółmi. To nie jest tylko dzień zakochanych. Także cóż, trzymajcie się, kocham was wszystkich najmocniej na świecie. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć i pa!